Witajcie. Słowem wstępu, praca stopnia przeciwsobnego w wzmacniaczu HiFi. Jest to artykuł pana Horowica. Tutaj mamy wyjaśnienie w oparciu o kilka wzorów. Treść jest bardzo podobna do treści filmu poprzedniego, gdzie pracę HiFi uprościliśmy do wyznaczenia sposobem graficznym zjawisk występujących właśnie w tym stopniu. Także zapraszam do filmu. Będzie potrzebne trochę zrozumienie i wiedzy z zakresu elektroniki, ale tej podstawowej. Tutaj będziemy operować kilkoma wzorami, podamy jakieś tam przykłady. Także warto swoją wiedzę nabytą na przykład podczas oglądania filmów o wzmacniaczu Williamsona konfrontować z materiałem, który tutaj jest, bo na przykład mamy informację, wyjaśnienie o osobnych rezystorach katodowych, czy tam na przykład, czy mostkować rezystor katodowy. Odnieśmy sobie to do trzeciej części filmu wzmacniacza Williamsona i skonfrontujmy, czy rzeczywiście pan Williamson miał rację, że tam kondensator nie jest potrzebny na rezystorze katodowym. Albo dlaczego taki sposób balansowania stopnia końcowego pan Williamson zaprojektował. Na przykład w odniesieniu do wiedzy przedstawionej w tym filmie. Pamiętajmy, że przez cały czas na podstawie tych artykułów uczymy się czegoś nowego i staramy się obalać mity, które tam pokutują wśród audiofilów. Co prawda są to artykuły z lat 50. i 60. ubiegłego wieku, ale to są artykuły ludzi, którzy na lampach zjedli zęby, jak to się tam mówi. Także zapraszam do treści. Mani Horowic. Stopnie przeciwsobne w HiFi. Wzmacniacz przeciwsobny został ustandaryzowany jako optymalny układ obwodu zapewniający odpowiednią moc wyjściową przy minimalnych zniekształceniach, o ile lampy są używane w odpowiednich warunkach. Autor, czyli Mani Horowic, czyni całkowicie zrozumiałym działanie tego typu wzmacniacza. Stopień wyjściowy mocy przeciwsobny lub przeciwstawny można badać pod wieloma kątami. Dyskusja teoretyczna na temat właściwości złożonych charakterystyk lamp próżniowych jest interesująca i pouczająca. Przegląd praktycznych zastosowań różnych obwodów przeciwsobnych lub sterujących jest ważnym atutem biblioteki każdego audiofana. W tym artykule omówiono kilka udoskonaleń w obwodach przeciwsobnych. Te udoskonalenia są często projektowane we wzmacniaczu na podstawie intuicji, a nie nauki. Ważna jest raczej analiza naukowa niż instynktowna motywacja i to będzie docenione przez poważnego entuzjasta HiFi. Analiza graficzna. Typowy wzmacniacz mocy z rezystorem katodowym jest pokazany na rysunku 1. Jest to tak zwany wzmacniacz z autopolaryzacją. Cała dyskusja dotyczy triody, ale odnosi się również do pentody i chyba nawet jeszcze w większym stopniu ze względu na łagodniejszą krzywiznę charakterystyki lampy. Powszechnie wiadomo, że występuje przesunięcie fazowe 180 stopni między siatką sterującą a anodą dowolnej lampy. Kiedy sygnał na siatce osiąga szczyt, sygnał na anodzie znajduje się w dolinie. I sytuacja odwrotna też jest prawdziwa. Zależność fazowa sygnału sinusoidalnego na siatce i anodzie lampy pokazano na rysunku drugim. Zwróćmy uwagę na odwrócenie szczytu i doliny, wskazujące na przesunięcie fazowe o 180 stopni. Jest to prawdą w przypadku obu lamp w obwodzie pokazanym na rysunku pierwszym. Kiedy W jest na szczycie, Y jest w dolinie. Kiedy X jest na dole, Z jest na szczycie. No i odwrotnie. Równie dobrze wiadomo, że napięcia na W i X muszą być przesunięte w fazie o dokładnie 180 stopni i mieć taką samą amplitudę, aby wzmacniacz przeciwsobny działał prawidłowo. Te napięcia na W i X pojawiają się, jak pokazano na rysunku 3A. Pracy w klasie A napięcia na anodach X i Z pojawi się tak, jak pokazano na rysunku 3B. Każde równo przesunięte w fazie ze względu na zależność fazową anody od siatki każdej z lamp. Napięcie sygnału na anodach będzie większe niż na siatkach ze względu na wzmocnienie lamp. Amplituda napięcia sygnału występująca między anodą każdej lampy a masą sygnału pojawia się na połowie wyjścia transformatora. Dlaczego masą sygnału? Napięcie B+ z powodu kondensatora C2, jak widzimy na rysunku 1, jest zwarte do masy dla sygnałów zmiennych. Napięcie sygnałowe między Y i B+, spowodowane przez lampę pierwszą, pojawia się w górnej połowie uzwojenia pierwotnego transformatora, natomiast napięcie sygnału między Z i B
B+ z lampy drugiej pojawia się na dolnej połowie uzwojenia pierwotnego transformatora głośnikowego. Gdy napięcia na Z i Y są równe, nie ma różnicy potencjałów między końcami uzwojenia pierwotnego transformatora. Sygnały zostaną wtedy skasowane i na wyjściu nie pojawi się żadne napięcie. Jeżeli kogoś to dziwi, zachęcam do obejrzenia filmu o analizie graficznej zjawisk zachodzących w stopniu przeciwsobnym. Jeśli napięcia są nierówne lub równe i przesunięte względem siebie o 180 stopni w fazie, różnica chwilowych napięć na anodach pojawi się na uzwojeniu pierwotnym transformatora. Po transformacji na uzwojenie wtórne będzie to sygnał wyjściowy. Na rysunku trzecim B załóżmy szczytowe napięcie sygnału 30 V między anodami każdej lamp a masą. Na początku cyklu, w punkcie środkowym i na końcu cyklu, czyli przy 0, 180 stopni i 360 stopni, występuje zerowe napięcie sygnału. W związku z tym nie ma różnicy potencjałów między dwiema anodami i nie ma napięcia sygnału na transformatorze głośnikowym. W punkcie 90 stopni anoda Y ma dolinę minus 30 V, a anoda Z ma grzbiet plus 30 V. Stąd różnica potencjału 60 V między tymi dwoma punktami. Przyjmując, że anoda Z jest napięciem odniesienia 0, napięcie między anodami lub na anodzie Y na transformatorze wyjściowym, czyli jego uzwojeniu pierwotnym, wynosi minus 60 V. W 270-stopniowym punkcie cyklu sytuacja jest odwrotna. Anoda Y ma grzbiet plus 30 V, a anoda Z dolinę minus 30 V. Ponownie zakładając, że anoda Z ma poziom odniesienia napięcia 0, napięcie między anodami lub na anodzie Y wynosi plus 60 V. Podczas wykreślania tej informacji napięcie między anodami lamp, czyli na transformatorze wyjściowym, dokładnie na uzwojeniu pierwotnym, jest falą sinusoidalną o podwójnej amplitudzie samego napięcia wyjściowego na jednej z anod. I to napięcie jest transformowane na stronę wtórną. Powinno wtedy stać się oczywiste, że gdyby sygnały siatki miały koniec amplitudy w fazie, jak na rysunku czwartym, to napięcia między anodami Y i Z byłyby w fazie. Będąc w fazie, nie byłoby różnicy potencjałów w dowolnym punkcie cyklu między anodą Y i Z. To spowodowałoby zerowy sygnał wyjściowy. Z tej analizy graficznej wynika, że dwie rzeczy rządzące parą stopnia przeciwsobnego stają się oczywiste. Pierwszą z nich jest ta, sygnał przyłożony do każdej siatki stopnia przeciwsobnego przesunięty w fazie o 180 stopni skutkuje podwojeniem zwykłej mocy wyjściowej z każdej lampy z osobna. Sygnał przyłożony w tej samej fazie do każdej siatki stopnia przeciwsobnego powoduje zerowe napięcie wyjściowe z układu. Zasada druga ma zastosowanie do wszystkich przypadków, podczas gdy zasada pierwsza dotyczy tylko działania lamp mocy w klasie A. W klasie AB1 zwykle używanej we wzmacniaczach HiFi, moc wyjściowa jest większa niż wskazana ze względu na zwiększoną sprawność stopnia. Klasa AB1. W klasie A można założyć pracę lampy wzdłuż liniowej części jej charakterystyki, jak pokazano na rysunku piątym. Rysunek szósty przedstawia tę samą lampę działającą w klasie AB1. Sygnał osiąga odcięcie, lub przynajmniej nieliniową część charakterystyki lampy, co skutkuje zniekształconym sygnałem wyjściowym z każdej lampy. Sinusoida na wyjściu z każdej z lamp ma identyczny kształt fali, ale przesunięcie w fazie o 180 stopni powoduje, że zniekształcenie częściowo usuwa się, dając w efekcie czystą falę sinusoidalną na wyjściu. Odkształcenie sygnału z lamp można zbadać najkorzystniej za pomocą analizy Fourier'a. Jest to omówione w wielu tekstach i nie zostanie tutaj wyprowadzone. Zachęcam do Wikipedii. Wyniki tej analizy są proste i można je pokrótce przedstawić. Prąd anody zaznaczony na rysunku pierwszym jako Y oznaczymy tutaj IB1. Ten prąd anodowy zawiera trzy współczynniki, trzy składowe. Pierwszy z nich to składowa stała wynikająca z zasilania anody napięciem B+. Oznaczymy to B0. Drugi to podstawowy składnik sygnału. Kiedy fala sinusoidalna jest podawana do siatki lampy, na wyjściu pojawia się duża składowa sygnału o pierwotnej częstotliwości fali sinusoidalnej. Amplitudę tej składowej można oznaczyć jako B1. Wyznaczając częstotliwość podstawową jako F1, składowa B1 zmienia się sinusoidalnie z tą częstotliwością. Zatem kompletna podstawowa składowa sygnału prądu to B1 cosinus omega t, gdzie omega równe jest 2 pi f,
F to częstotliwość, omega to pulsacja. Sygnał wyjściowy, który jest nieco zniekształcony, musi z konieczności zawierać pewne składowe harmoniczne. Postępując zgodnie z procedurą wyznaczania fali podstawowej, amplituda drugiej harmonicznej może być oznaczona jako B2, trzeciej jako B3, czwartej jako B4 i tak dalej. Podobnie zmiany sinusoidalne przy tych częstotliwościach wynoszą odpowiednio cosinus 2 omega t, cosinus 3 omega t i tak dalej. Całkowita zawartość harmonicznych i B1 wynosi zatem B2 cosinus 2 omega t plus B3 cosinus 3 omega t plus B4 cosinus 4 omega t i tak dalej. Prąd anody i B1 jest sumą wszystkich tych czynników. Przybliżenie wyniku tylko do trzeciej harmonicznej, pomijając składowe zniekształcenia czwartego i wyższego rzędu, prąd anodowy wynosi, jak we wzorze pierwszym. Zakładając też, że IB2 to prąd lampy drugiej i że jest w fazie z IB1, otrzymujemy wzór drugi. Można przyjąć zapewnik, że impedancje każdej z dwóch połówek uzwojenia pierwotnego transformatora głośnikowego są równe. Spadki napięcia na każdej połowie są proporcjonalne do prądów anodowych, stąd E równe jest Z razy IB. Całkowite napięcie pojawiające się na transformatorze jest wtedy proporcjonalne do IB1 minus IB2, który jest proporcjonalne do różnicy potencjału między dwiema lampami, wyjaśnionej graficznie powyżej. Odejmowanie równania drugiego od równania pierwszego przedstawiają wynikową zerową wartość wyjściową. Jest to ten sam wynik, który poprzednio wydedukowano graficznie na rysunku czwartym. Załóżmy teraz, że IB1 oraz IB2 są przesunięte w fazie o 180 stopni, tak jak w przypadku normalnej pracy przeciwsobnej zilustrowanej na rysunku trzecim. Ponieważ 180 stopni jest równoważne pi według miary radianowej, dodając pi do każdego z kątów w równaniu pierwszym, będzie ono przesunięciem fazowym o 180 stopni. Stąd widzimy wzór trzeci. Równanie trzecie wynika z trygonometrii, która wskazuje na następujące tożsamości, które Wam teraz przedstawiam na ekranie. Odejmowanie równania trzeciego od równania pierwszego daje wyrażenie proporcjonalne do napięcia na transformatorze wyjściowym. Jest to wzór czwarty. Oznacza to, że wszystkie parzyste harmoniczne są eliminowane w trybie przeciwsobnym. Pozostała tylko trzecia i wyższa nieparzysta harmoniczna. Natomiast dwójka w równaniu czwartym, ta przed nawiasem, wskazuje to, co już znaleźliśmy graficznie. Po prostu amplituda stopnia jest dwukrotnie większa niż amplituda sygnału otrzymywanego z pojedynczej lampy. Implikacje. Ta długa dyskusja może być uznana za problematyczna, żeby udowodnić niektóre czynniki, które są powszechnie znane. Wszyscy wiedzą, że nawet harmoniczne są kasowane w trybie przeciwsobnym. Wszyscy wiedzą również, że sygnał przyłożony do dwóch siatek W i X musi mieć równą amplitudę i przesunięcie o 180 stopni w fazie. Dlaczego więc ta rozprawa? Ano, wzmacniacze są wykonane z rezystorów, transformatorów, kondensatorów, a nie z podręczników lamp, podręczników teoretycznych albo artykułów w czasopismach, a dziś można by powiedzieć filmów umieszczanych na YouTubie. Czy mostkować rezystor katodowy? Pojęcie mostkować oznacza tutaj połączyć równolegle do rezystora kondensator, więc w tym sensie będziemy to rozpatrywać. Załóżmy przez chwilę, że dwa wyjścia są inaczej nieliniowe. W tym przypadku prądy anodowe w równaniu pierwszym są równe prądom anodowym w równaniu drugim. Amplituda fali podstawowej B1 i amplitudy harmoniczne B2 i B3 w obu równaniach są wtedy nierówne. Odjęcie drugiego od pierwszego równania w przypadku sygnałów w fazie lub trzeciego od pierwszego równania w przypadku sygnałów nie w fazie nie spowoduje anulowania drugiej harmonicznej o wysokiej amplitudzie. Całkowity prąd anody I, który wynosi równe IB1 minus IB2 na wspólnym rezystorze katodowym R3, znajduje się na rysunku pierwszym jako napięcie, będące wynikiem iloczynu tej różnicy oraz wartości rezystancji R3. Ze względu na konfigurację obwodów napięcie na tym rezystorze pojawia się między katodą a siatką każdej lampy, czyli między B i W oraz A i X. Będąc wzmacniaczem, lampy wzmacniają ten sygnał tak samo jak pożądany sygnał pojawiający się na siatkach. Pożądany, czyli ten, który chcemy wzmocnić. Załóżmy, że rezystor R3 jest mostkowany przez duży kondensator C1, jak ma to miejsce na rysunku pierwszym.
niższym. Wszystkie harmoniczne są następnie uziemiane do masy, ale nie wzmacniane. To może być najbardziej pożądany przypadek. W wielu wzmacniaczach dostępnych na rynku rezystor katodowy nie jest mostkowany do masy. Co się wtedy dzieje? W pracy w klasie A wpływ na zniekształcenia harmoniczne jest bardzo mały. Sygnał przechodzący przez rezystor katodowy powoduje pojawienie się harmoniczne na dwóch siatkach W i X i pojawia się to w fazie. Te składowe harmoniczne zostaną wyeliminowane, co spowoduje brak dodatkowych zniekształceń harmonicznych lub niewielkie dodatkowe zniekształcenia. W klasie A i bardziej w klasie AB z powodu nieliniowości harmoniczne między katodą a masą będą modulować podstawowy sygnał wejściowy pojawiający się między siatką a masą. Te wypadkowe sygnały nie są w fazie i nie zostaną anulowane. Ostatecznym rezultatem są dodatkowe czynniki zniekształcenia intermodulacyjnego. Eksperymenty tego typu są interesujące i powinien je wypróbować każdy posiadający przyrządy do pomiaru zniekształceń intermodulacyjnych. Najpierw wykonuje się pomiar bez kondensatora obejściowego na rezystorze katodowym, a następnie z podłączonym kondensatorem obejściowym. Wyniki są przewidywalne, zapis wielkości jest interesujący. Wyniki wskażą na celowość zastosowania kondensatora obejściowego w pracy dla klasy A oraz konieczność stosowania tego elementu w klasie AB1. Chciałbym nawiasem zaznaczyć, że stosowanie zbyt dużej pojemności mostkującej rezystor katodowy może spowodować oscylację przy najniższych częstotliwościach z powodu przesunięć fazowych. Być może mówię ten temat jeszcze któregoś razu, bo jest on dosyć ciekawy. Przy okazji jeszcze wspomnę o wzmacniaczu Williamsona, gdzie przy próbie modyfikacji pan Williamson zaznaczył, że nie warto bocznikować w jego wzmacniaczu ten rezystor katodowy stopnia mocy. No, wynika to z pracy w klasie A i wynika z użycia lewych triod, ale to jest temat poruszony i omówiony w filmie o wzmacniaczu Williamsona, a tutaj tylko nawiązuję taką informacją. Wróćmy do tekstu. Osobne rezystory katodowe. Rysunek pierwszy pokazuje jeden wspólny rezystor w obu katodach do wytwarzania napięcia polaryzacji. Czy to najbardziej pożądany układ? Rysunek siódmy przedstawia ten sam obwód, ale z dwoma rezystorami, po jednym na każdej katodzie i oddzielnie mostkowanymi. Czy to jest lepsze czy gorsze? Lampy wyjściowe mogą różnić się od siebie nawet o 40%. Prądy anodowe mogą być całkiem inne, zwłaszcza gdy są stosowane w klasie AB1 lub bardziej nawet w klasie AB2. I teraz założenia teoretyczne. Załóżmy, że lampa pierwsza ma mniejszy prąd anodowy niż lampa druga, gdy pracuje w tych samych warunkach polaryzacji. Przypuśćmy również, że przy polaryzacji siatki 8 V lampa pierwsza ma prąd anodowy 30 mA, a lampa druga ma prąd anodowy 50 mA. Całkowity prąd stały anod przez wspólny rezystor katodowy z rysunku pierwszego wyniósłby wówczas 80 mA. Zakładając rezystor katodowy o wartości 100 ohmów, czyli ten R3, napięcie na tym rezystorze wynosi 8 V. W warunkach przedstawionych na rysunku pierwszym prąd anodowy lampy pierwszej byłby o 20 mA mniejszy niż prąd anodowy lampy drugiej. Idąc tym samym tokiem rozumowania, rozważmy obwód z rysunku siódmego. Prąd anodowy w lampie pierwszej wynosi 30 mA przez rezystor 200 ohmów, co daje napięcie polaryzacji 6 V. Prąd anodowy w lampie drugiej ma wartość 50 mA przez rezystor 200 ohmów, co daje napięcie polaryzacji 10 V. Gdyby taki stan mógł zaistnieć, różnica prądu spoczynkowego anod wynosiłaby 20 mA, jak w przypadku pokazanym na rysunku pierwszym. Jednak polaryzacja 6 V na lampie pierwszej pozwoli na przepływ więcej niż 30 mA w układzie z rysunku siódmego, ponieważ polaryzacja tak wysoka jak 8 V na rysunku pierwszym byłaby konieczna, żeby ograniczyć prąd do 30 mA. Prąd anodowy wzrośnie, zwiększając polaryzację siatki, która jest bezpośrednio zależna od tego prądu anodowego. Będzie wzrastać aż do osiągnięcia punktu równowagi. Powiedzmy, że ten punkt równowagi występuje, gdy prąd anodowy wynosi 35 mA, a napięcie polaryzacji K około 7 V. W przypadku lampy drugiej uzyskuje się wręcz odwrotny efekt. Prąd anodowy 50 mA jest możliwy tylko przy 8-voltowej polaryzacji. Gdy napięcie to wynosi 10 V, prąd anody musi być mniejszy niż 50 mA. Zmniejszy się aż do osiągnięcia punktu równowagi. Załóżmy, że ten punkt wynosi 45 mA. Polaryzacja katody będzie wtedy wynosić EK 9 V. Staje się wtedy oczywiste, że różnica prądów spoczynkowych wynikająca z konfiguracji na rysunku 7 wynosi 45 mA dla lampy drugiej minus 35 mA dla lampy pierwszej, co jest równe 10 mA. Podczas gdy różnica w przypadku z rysunku pierwszego wynosi 50 mA minus 30 mA, co jest równe 20 mA. Oczywiste jest, że w przypadku z dwoma oddzielnymi rezystorami
laserami katodowymi, stopień będzie miał tendencję do tworzenia lepiej zbalansowanego układu wyjściowego niż przy użyciu pojedynczego rezystora. Należy zauważyć, że liczby przyjęte dla prądu w drugim przypadku są czysto teoretyczne. Jednak przykład wskazuje, że istnieje tendencja do lepszej równowagi w przypadku oddzielnych rezystorów katodowych niż w przypadku pojedynczego rezystora. Jednak przy dobranej parze lamp i zrównoważonym ustawieniu stopnia mocy ta różnica jest pomijalna. Chciałbym wspomnieć jeszcze na marginesie jeden fakt. Mówiłem o tym w jednym z filmów, że stosowanie dwóch rezystorów, czyli po jednym dla każdej katody, jest lepsze w przypadku awarii. Na wspólnym rezystorze katodowym, jeżeli ulegnie uszkodzeniu jedna lampa, to z pewnością uszkodzi się też druga lampa, bo przejmie cały prąd. Przekroczymy moc admisyjną, lampa się zepsuje. W przypadku, gdy mamy każdy rezystor osobny dla każdej lampy, gdy ulegnie uszkodzeniu jedna lampa, no to tylko przez tą lampę nam nie popłynie prąd, a druga i tak będzie miała swoją własną polaryzację na własnym oporniku katodowym. Także warto takie rzeczy rozpatrywać i ewentualnie przerabiać różnego rodzaju układy, tylko musimy pamiętać o zależności z wynikającej z prawa Ohma. A co to jest równowaga prądu stałego? Równowaga potencjału stałego reguluje punkt pracy lamp tak, aby prąd spoczynkowy lub składowa stała prądu anodowego lamp była równa. Od kiedy równowaga potencjałem stałym jest zwykle stosowana w obu lampach do części charakterystyki z równą nieliniowością, istnieje tendencja do mniejszych zniekształceń. To nie jest główna funkcja prądu stałego regulującego punkt pracy. Nasycenie rdzenia transformatora prądem stałym jest czynnikiem odpowiedzialnym za ograniczenie przenoszenia niskich częstotliwości. Składowa stała obu lamp płynie w przeciwnych kierunkach przez uzwojenie pierwotne transformatora. Kiedy te dwa prądy są równe, wpływ prądu stałego jednej lampy jest anulowany przez prąd przepływający przez transformator z przeciwległej lampy. Wiadomo, że prądy te wywołują też przeciwne strumienie magnetyczne w rdzeniu i te strumienie się znoszą. Bez prądu stałego wywołującego magnesowanie rdzenia transformatora, a dokładnie jego nasycenie, zwiększa się pasmo przenoszenia niskich częstotliwości. Ta równowaga potencjału stałego, nawiasem mówiąc, pomoże również zmniejszyć buczenie, ponieważ względnie niefiltrowane napięcie jest przyłożone do anod lamp wyjściowych, na transformatorze wystąpi duże buczenie spowodowane tętnieniem prądu anodowego. Gdy jest zbalansowany, tętnienie przy dźwięku w jednej połowie transformatora jest kasowane tym, co pojawia się w drugiej połowie, co skutkuje brakiem przydźwięku na wyjściu. W rzeczywistości warunkiem minimalnego przydźwięku jest doskonały punkt regulacji balansu dla prądu stałego. I tu przy okazji też widać zasadniczo, dlaczego zasilacz stopni przeciwsobnych jest uproszczony z mniejszymi pojemnościami, a zasilacz stopnia asymetrycznego jest rozbudowany z dużymi pojemnościami. No, wynika to z konieczności silnego tłumienia tętnień zasilacza. Po drugie też widać, dlaczego stopnie SE tak słabo przenoszą niskie częstotliwości. Wymagają bardzo dużych transformatorów. Trzeba pogodzić mnóstwo przeciwnych rzeczy. Dlatego zachęcam do montażu stopni przeciwsobnych, bo lepiej radzą sobie z basem. Oczywiście jest tam wiele jeszcze innych zależności, dlatego te filmy pojawiają się, omawiając każdy przypadek z osobna. Ale idźmy dalej, mamy jeszcze do omówienia kilka podpunktów. Stałe napięcie polaryzacji punktu pracy. Schemat dwóch popularnych obwodów używanych w pracy ze stałym napięciem polaryzacji siatek sterujących pokazano na rysunku 8. Jest to rzecz przeciwna do autobiasu. Wszystkie prądy stałe przechodzące przez lampę, suma prądów anody i siatki ekranującej, musi również przepływać przez katodę. Aby wygodnie zmierzyć całkowity prąd lampy, można użyć małego rezystora umieszczonego w obwodzie katodowym każdej lampy. Ze względu na przepływ prądu katodowego przez rezystor nastąpi spadek napięcia na tym małym rezystorze. To napięcie jest proporcjonalne do całkowitego prądu. Napięcie EK mierzone na tym małym rezystorze za pomocą dowolnego typu woltomierza o wysokiej impedancji wewnętrznej jest w rzeczywistości pomiarem pośrednim prądu lampy. Na rysunku 8b między katodą a masą każdej lampy znajduje się rezystor 10 ohmów. Zapewniona jest kontrola balansu, dzięki czemu składowa stała prądu w obu lampach może być ustawiona równo. Cel ten jest osiągnięty, gdy zmierzone napięcia na obu rezystorach są równe. Napięcie polaryzacji siatek sterujących lampy kontroluje prąd płynący przez lampę. Ten prąd jest
jest mierzony jako napięcie na jednym z 10-ohmowych rezystorów. Napięcie polaryzacji jest regulowane do punktu, w którym napięcie na którymkolwiek z rezystorów 10 ohmów będzie wskazywać optymalny punkt pracy dla użytych lamp. Na rysunku 8a pokazano dwie katody połączone ze sobą przez wspólny rezystor 10 ohmów między punktem przyłączenia tych dwóch katod a masą. Prąd płynący przez rezystor jest sumą prądów anody i siatki ekranującej płynącego przez obie lampy. Zapewniono tu również regulację punktu przez napięcie polaryzacji siatki sterującej, aby wyregulować całkowite prądy do z góry określonej wartości. Brak kontroli balansu, dlatego kontrolowana jest tylko suma prądów płynących przez obie lampy. Zakłada się, że poszczególne prądy przepływające przez każdą z lamp są równe. Może tak być w przypadku identycznych lamp. Stąd widać, jak ważne jest parowanie lamp. Zaletą systemu z dwoma rezystorami w porównaniu z pojedynczym rezystorem jest tylko elastyczność w umożliwieniu indywidualnej regulacji składowej stałej prądu płynącego przez każdą lampę. Dobry wynik można osiągnąć w układzie z dwoma rezystorami, podobnie jak można osiągnąć doskonałe wyniki w układzie, w którym zastosowano dwa oddzielne rezystory polaryzujące napięcie na siatkach sterujących, jak na rysunku 7. Można też wykorzystać układ znany ze wzmacniacza Williamsona. Spadek napięcia na dwóch małych rezystorach lub małym pojedynczym rezystorze z rysunku 8a jest również mały, aby mieć jakikolwiek rzeczywisty wpływ na zrównoważenie składowej stałej prądu lamp lub sygnału wejściowy. Służą one wyłącznie ułatwieniu pomiaru. Zalety zrównoważenia składowej stałej prądu nie trzeba dalej omawiać. Przedstawione powyżej fakty dotyczące warunków autopolaryzacji na oporniku katodowym mają również zastosowanie w tym przypadku. Stąd też wspomniałem wzmacniacz Williamsona. Zrównoważenie prądu zmiennego. I chodzi tutaj o prąd zmienny występujący na siatkach sterujących, czyli sygnał sinusoidalny doprowadzony do siatek wzmacniacza, czy tam do wejścia wzmacniacza. Fakt, że napięcie wejściowe do siatek i wyjściowe do transformatora muszą być dokładnie równe i odwrócone w fazie, nie podlega dyskusji. Sygnały wejściowe doprowadzone do obu siatek sterujących mogą być identyczne bez żadnego układu regulacji balansu, gdy w obwodach odwracacza fazy stosowane są odpowiednio dobrane rezystory obciążające, a chodzi tu o odwracacz fazy z podzielonym obciążeniem. Doskonałe, nowoczesne rozdzielacze fazy sprawiają, że dalsze regulowanie balansem jest zbędne i być może chodzi tu o inwerter Schmidta. Sygnały wyjściowe z obu lamp doprowadzone do uzwojenia pierwotnego transformatora głośnikowego są równe tylko wtedy, gdy lampy mają jednakowe wzmocnienia i dość podobne charakterystyki. Zapewnienie jakiejkolwiek regulacji równowagi lub sztuczki będą bezwartościowe, jeżeli lampy nie będą dobrane. Jednak równowagę dynamiczną można najlepiej osiągnąć w podobnych lampach, gdy są one najpierw wyważone statycznie za pomocą regulatora zrównoważenia dla składowej stałej. No i oczywiście muszą być też sparowane. I to jest koniec tego artykułu. Jak widzicie, nawiązania do różnych innych filmów, które już Wam przedstawiłem, są oczywiste w tym artykule. Dlatego warto znać wszystkie filmy. Być może narracja w pierwszych filmach nie była na dobrym poziomie, ale ja przez cały czas się uczę, więc myślę, że idzie mi coraz lepiej. Przyznam szczerze, że nie wiem, co będzie tematem następnego filmu. Na pewno do końca roku będą tematy Williamsona. One są zawsze pierwszej soboty każdego miesiąca. Nie wiem, kiedy pojawią się naprawy, ale myślę, że te filmy, które Wam teraz publikuję, nie wymagają one zbyt dużego przygotowania. Zaledwie 9-10 godzin na tłumaczenie, 6 godzin na przygotowanie i edycję filmu. Także w ciągu tygodnia jestem w stanie taki jeden film przygotować popołudniami, bo korzystam tylko i wyłącznie z komputera. Myślę, że takie filmy będą się częściej pojawiały niż filmy z napraw do czasu rozwiązania moich problemów. To tyle, co chciałem Wam powiedzieć i zapraszam do następnego filmu. Niestety nie omówiłem Wam klasy B. Nie jest to ważne z tego względu, że klasę B nie używamy w Hi-Fi, ewentualnie w takim właśnie radioodbiorniku, jak ten przykład, który teraz widzicie, Freudenstadt 15, manufaktury Saba. I głównie klasę B stosuje się we wzmacniaczach gitarowych. W Hi-Fi raczej będzie to klasa AB1, klasa AB2 bardzo rzadko, no i klasa A. Tutaj widzicie lampę, która jest użyta w tym radioodbiorniku. Jak zwykle nie chcę komórka już wyostrzyłam. Jak widzicie, jest to lampa mocy składająca się z dwóch tetrod i jednej triody.
siatka sterująca triody wewnątrz tej lampy jest połączona z górną siatką sterującą lampy mocy. No tutaj jest jeszcze dużo rzeczy w tym radioodbiorniku zastosowanych do regulacji barwy dźwięku, no ale no nie jest celem w tej chwili omawianie tych sprzężeń zwrotnych, regulacji barwy dźwięku i tak dalej. Radio gra. Restrykcji są więc nadal bez... Jak widzicie, pokażę Wam jeszcze wnętrze. To jest właśnie ta wspomniana lampa mocy dla jednego kanału i tu jest dla drugiego kanału. Może tą stroną będzie lepiej widać. To jest drugi kanał, to jest pierwszy kanał. Tam jest lampa ECC83, lampa sterująca. Tu mamy jeden transformator głośnikowy. Tu mamy drugi transformator głośnikowy. No i tu mamy tuner. Tu mamy miejsce na stereo decoder, którego nie ma w tej podstawowej wersji. Radio jest sprawne. I jak widzicie, na oryginalnych lampach jest. Radio naprawdę bardzo dużo godzin już przepracowało, a lampy pracują. Co prawda mają już mniejsze prądy. No ale to jest ciekawostka, którą Wam po prostu w tej chwili pokazuję. Dlaczego Wam ogólnie omawiam takie wybrane tematy z prasy angielskiej, z prasy amerykańskiej, z książek rosyjskich, a nie korzystam z naszej lokalnej? No do naszej lokalnej każdy ma dostęp. Każdy może sobie sprawdzić książkę pana Masewicza, pana Witorda, a z językiem nie każdy jest zaznajomiony, jeżeli chodzi o język angielski czy tam rosyjski. Mam czas, żeby przetłumaczyć Wam niektóre artykuły, a robię to tylko po to, żeby poszerzyć wiedzę o wzmacniaczach lampowych, która u nas no, nie jest jeszcze może tak rozpowszechniona, bo widzę czasami po komentarzach, które są pisane pod różnymi filmami. Tak już pokazuję, to zobaczcie, tu jest Alnico głośnik, tu jest głośnik basowy i tutaj też na tym stopie Alnico głośnik średnio-wysokotonowy. Oryginalny jakiś tam, nie chcę telefonu wkładać do radioodbiornika, żeby się coś nie zepsuło. No to chyba byłoby wszystko. Jeszcze raz rzućcie okiem, to jest ta lampa. Tutaj mamy lampę ECC83, lampę sterującą, która jest tam w głębi, tutaj w tym miejscu. No, odbiornik jest u mnie chyba drugi albo trzeci rok do wyczyszczenia i do wymiany tych lamp, ale niestety są one niedostępne, a jak już ktoś wystawia, to są używane i niestety bardzo drogie. Być może będzie trzeba zrobić adapter. Być może jak będę naprawiał ten odbiornik, pojawi się reportaż z naprawy takiego radioodbiornika. No jak widzicie, trochę tutaj, o, dalej, trochę śniedzi już jest na bezpieczniku, tym 6-amperowym. No czyli radio wymaga pewnej konserwacji, tak? O. Ten dokument to jest karta gwarancyjna tego radioodbiornika. No i widać numery lamp mocy. I tutaj jest to zielone dla radioodbiornika. Też podane lampy. A tu do, że tak powiem, końcówki mocy. Szukam jeszcze daty jakiejś, ale nie widzę. Data powinna być wpisana w tym miejscu, ale nie ma. Stempel. Und Unterschrift der, co tam jest napisane? Handlers. No jak słychać, radio gra. Czy warto kupować takie radioodbiorniki? Moim zdaniem nie. Nie mają one wygórowanych parametrów. Są też zrobione tak, widzieliście, małe transformatory głośnikowe. Tutaj jest jakiś 3-watowy wzmacniacz, na klasie AB chyba pracuje ten wzmacniacz. Jeszcze tego nie testowałem, nie sprawdzałem. Po prostu radio na razie stoi jako eksponat tutaj.
Z tymi radioodbiornikami jest dużo problemów. Te prostsze radioodbiorniki mają też wąskie pasmo, przeznaczone tylko w sumie do odtwarzania mowy. Ten Freudenstadt jest jeszcze jakimś tam przykładem radioodbiornika, do którego można podłączyć zewnętrzne zespoły głośnikowe, więc pasmo przenoszenia tego jest jeszcze w miarę akceptowalne, jeżeli chodzi o normę Hi-Fi, ale podłączałem do niego kolumnę, no i nie byłem zachwycony. Dobra, takim akcentem kończę. Także widzicie, aranżacja stopnia mocy może być naprawdę najróżniejsza. Trzymajcie się.